dobry! Dzień dobry! Temat naszej dzisiejszej lekcji to słoń i mrówka, różnica i podobieństwa. Może zapiszemy temat lekcji? Nie! Aha, dobrze. Czy ktoś może zna jakąś różnicę pomiędzy słonią a mrówką? Proszę! Ja jej gryzę! Proszę! W takim razie to dzień pracy domu, a ten zrealizujemy potem. W takim razie pracę domową przeczyta nam... Jasio. Ale proszę pani, ja nie mam pracy domowej. Jak to nie masz? Dlaczego? No tak pani nie mówię. A no, no szybko! No więc to było tak. Kim wy jesteście? Czym wy jesteście? Czego ode mnie chcecie? Przybywamy z planety Umcia. Potrzebujemy twojego zeszytu, aby zniszczyć świat i zostać jedynymi władcami wszechświata. Oddawaj zeszyt! Musimy go mieć, aby zniszczyć waszą cywilizację. Weźcie go sobie, leży oj tam, na biurku. Tylko proszę, napiszcie mu sprawiedliwienie polskiego. Nie jesteśmy frajerami. Łżesz! Zasługujesz na karę! Napiszę na tablicy 1000 razy, jestem podłym kłamcą i zasługuję na karę! A potem zliczysz to językiem! Jak już skończysz, to wymyślisz jakąś karę!
Znowu te kolorowe ludziki. Czego ode mnie chcecie chodzące galerie? Coś zasłania antenę. Pójdę sprawdzę. Co to? Złaź moje anteny! Przez to, że tak gorliwie uczyłaś Jasia Pruskiego, sprawdzałaś mu zeszyt i używałaś tyle czerwonego koloru, wyginęła cała moja rasa. Za to już nigdy nie zejdę z tej anteny. No co ty złaź! A ty już nigdy nie obejrzysz M jak mydło. Złaź stąd natychmiast! Mimo, że była pani dla mnie wredna, gnębiła mnie pani kartkówkami i stawiała pani pały przykres słowności, mogłem pani ten jeden raz. I od dziś zapowiadam, nie uczę się polskiego. Stałem królem planety Ap i wisi mi szkoła, a to wszystko dzięki